Hejka, dzisiaj zapraszam Was na świąteczną wieczorną rutynę Amelki. No i Amelka sobie tutaj bajeczki ogląda, czyli Świnka Pepe. I stwierdziłam, że nagram wieczorną rutynę z kąpielą, bo w sumie tak mi było wygodniej tak nagrać całą wieczorną rutynę niż tylko kąpiel. Więc teraz zrobię jej jedzonko. Dobra, tu już mam mleczko i jej będę dawać. Dobra, Amelka już sobie pije. I zaraz będę jej szykować kąpiel. Dobra, już wypiła dosyć sporo. I teraz pokażę Wam mniej więcej jakie kosmetyki i rzeczy. Po prostu zabieram, żeby ją wykąpać. Ja ją z powrotem tutaj kładę i włączam jej bajeczki. Czyli Świnkę Pepę nadal. Ona ją strasznie uwielbia. Jeżeli chodzi o rzeczy i kosmetyczki, to jest ręcznik, szampon, sudokrem, puder, krem ochronny, szczoteczka, no i piżama. I jeszcze też czasem jej kocyk daje, bo jest zimno, a szczególnie w zimę, no to tym bardziej wiadomo, że jest zimno. Więc teraz idę szykować jej kąpiel. Teraz biorę dla niej pampersa. No i będę jej zakładać. Zanim założę jej pampersa, posmaruję jej pupcie, a później popudruję. Dobra, przy tym lampy zapomniałam włączyć. A teraz puder. No i teraz posmaruję kremem. A teraz założę jej piżamkę. No co tak miałeś, kotuś? Dobra, będę zakładać jej piżamkę. I od razu mówię, że może być za duża, bo to jest rozmiar 62. No co ty tu robisz? No jak mówiłam, jest trochę za duża. No ale cóż. I tak słodko w niej wygląda. A teraz później ją owinę w ten kocyk i będę jej czesać włoski. Dobra, już ją owinęłam, już jak widzicie powoli zasypia i dam jej teraz smoczusia. No i gotowe. No a teraz będę ją lulać, żeby szybciej zasnęła. Dobra, jak widać Amelka już zasnęła. I sobie będzie tak spać i no co, widzimy się jutro. Chociaż nie wiem, co jutro nagram, ale pewno jakiegoś vloga lub coś takiego. Ale na pewno za niedługo pojawi się taki świąteczny vlog. Vlogmas z ozdabianiem mojego pokoju. To pa, pa.